Dokładnie jutro, 2 września 2024 roku, mają pojechać tędy już tramwaje. Czytaj linia 10, 4 i 18, a 11 wróci na Sielce. Czy im się to uda? Zobaczmy to w dzisiejszym filmie z Tramwaj Kierunek Krakowiecka. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Krakowiecka. Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Krakowiecka, tutaj prosto z nadprzystanku Plac Unii Lubelskiej. I film jest dzisiaj, więc całkiem szybko go ogarnąłem, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda budowa właśnie tramwaju na Krakowieckiej, na Płaskiej, na Spacerowej, jeszcze chwilę przed oddaniem do użytku, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Bo samochody cały czas będą jeździć tak, jak teraz jeżdżą, ale tramwaje już normalnie pojadą. Linia 10, 11, 4 i 18 wrócą na swoje podstawowe trasy. Jak to dokładnie wygląda, w dzisiejszym filmie dokładnie zobaczymy. Zaczynając standardowo od przelotu z lotu ptaka, lecąc nad samym nowym odcinkiem, który w tym momencie został uruszony. Więc pierwsza rzecz, która może Wam się rzucić w oczy, to jest to, że w tym miejscu, na rozjazdach tutaj jeszcze na Goworka, pojawia się rozchodnik. Właśnie w momencie, kiedy nagrywam te ujęcia, czyli to było chwilę po godzinie 8, tak jak widzicie na załącznym obrazku, był układany rozchodnik już na ziemi, czy na torowisku tramwajowym, więc w końcu tam na Goworka się to pojawia. A tu z kolei na Rakowiecko mamy już ułożone trzy tory. Trzy tory z pięciu. Więc jeszcze brakuje dwóch do pełni szczęścia. Oczywiście te prace przy torach mogą być już realizowane w mniejszym lub większym stopniu przy utrzymaniu ruchu tramwajowego obok. Niemniej, no, nie udało się wszystkiego zrobić, przynajmniej teraz jeszcze na godzinę wczesnoporanną 1 września, w niedzielę, bo w poniedziałek dopiero ruszyłem tramwaje, więc kto wie, co jeszcze tutaj się dzieje przez najbliższą noc i przez cały dzień. Tymczasem tutaj przy przystanku Wiśniowa, który w przyszłości powstanie po prawej stronie, tak jak tutaj widzicie, ze skrzyżowaniem, widzimy, że cały czas prace mniej więcej tak samo wyglądają jak w poprzednim miesiącu, czyli w sierpniu. Tutaj prace są aktualnie realizowane przy przekładaniu całej części podziemnej, jeżeli chodzi o skrzyżowanie. Też przy okazji z ciekawostek Wam powiem, że cały odcinek tramwajowy na Rakowieckiej, tak samo jak tramwaj na Alei Niepodległości i tramwaj na Płaski, będzie zasilany z podstacji trakcyjnej Wiśniowa. Bo mnie to zainteresowało, czy jakaś nowa podstacja będzie tutaj budowana. Ale zapomniałem zupełnie o tym, że na Wiśniowej jest już podstacja trakcyjna, która właśnie daje prąd do całej sieci trakcyjnej w tym miejscu. I ona właśnie daje na Alei Niepodległości i Pławską, co ciekawe, na te dwa odcinki, które są niepołączone w teorii jeszcze. Niemniej ona również będzie dawać zasilanie na cały odcinek tramwajowy tutaj na Rakowieckiej. Więc taka tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o części techniczne. Tymczasem na dalszym odcinku możemy zaobserwować, że faktycznie tutaj jezdnia jest tak samo podziurawiona, jak była wcześniej, czyli oczywiście jakieś prace już pod ziemią się dzieją, ale jeszcze nie wymagające zamknięcia całkowicie ruchu w tym miejscu. I tam jednokierunkowe w jedną ulicę w teorii ruch po tej jezdni się jeszcze odbywa. Natomiast przy samej Rakowieckiej widzimy, że te tory się pojawiły, tak? Najważniejsze, co udało się zrealizować, to rozświecić całą sieć trakcyjną, jeżeli chodzi o miejsca, skąd faktycznie sieć jezdna jest już faktycznie zamontowana. No i oczywiście to, że wszędzie jest już gotowa cała podbudowa betonowa, jeżeli chodzi o część fundamentalną. No i rzecz jasna również, jeżeli chodzi o całe zbrojenie, które po prostu tutaj musiało być w tym miejscu wyłożone. Niemniej zostałem właśnie informacje w tym momencie, że tramwaje na Płaskiej już raczej nie będą ponownie zatrzymywane. To znaczy, że jak prace dzisiaj się zakończą, to już tramwaje będą jeździć cały czas. Tylko i wyłącznie jakieś wyłączenia, pewnie góra weekendowe, przy rozwieszeniu jakichś dodatkowych elementów, jeżeli chodzi o sieć trakcyjną, bądź też po prostu podczas chociażby prac nocnych, ale to wtedy wiadomo, że tramwaje raczej nie jeżdżą. Tu z kolei na Spacerowej możemy zaobserwować, że też coś się dzieje, a mianowicie pojawia się jeszcze więcej rozchodnika. I z ciekawostek mogę powiedzieć, że trochę się tutaj pojawiło przy tym samym węźle też Goworka, Pławska i Rakowiecka nowej warstwy asfaltu, jeżeli chodzi o drogi rowerowe. Tam wcześniej zupełnie jeszcze tego nie było, teraz się powoli zaczyna to pojawiać. Natomiast na Spacerowej nie ma cały czas jeszcze żadnej nawierzchni asfaltowej, jeżeli chodzi o drogi rowerowe. Jeżeli chodzi o torowisko, to tramwajowe wygląda mniej więcej tak samo, pomijając to, że oczywiście zostały poprawione te elementy, które się zepsuły i dlatego też tutaj tramwaj na Sielce nie mógł jeździć w tym momencie przez te pół roku, kiedy tramwaje tutaj nie jeździły przez pół roku, ale torowisko jest gotowe mniej więcej w tym miejscu pół roku, natomiast no po prostu trzeba było je poprawić. Niemniej na niektórych odcinkach pojawia się już faktycznie właśnie rozchodnik, głównie na odcinku tutaj przy węźle Goworka, czyli właśnie przy przystanku Goworka.
I tu możemy zobaczyć właśnie, że sieć, że rozchodnik w tym miejscu jest już rozkładany na torowisku tramwajowym. Idziemy sobie dalej, bo jak widzicie tutaj trzy tory wyjeżdżają w kierunku Płaski, w kierunku dalszej części Mokotowa i możemy zobaczyć, że pojawił się zupełnie nowy tor prawoskręt w kierunku ulicy Rakowieckiej. Ten tor jest całkowicie już zamontowany. To był tor najbardziej kolizyjny, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy w tym miejscu, bo po prostu on jest najbardziej skrajny i najbardziej najbliżej po prostu aktualnie użytkowanego toru tramwajowego w kierunku Królikarni. On już został całkowicie zrealizowany, jeżeli chodzi o całą podbudowę, jeżeli chodzi o zamontowanie szyn, jak i również, jeżeli chodzi o po prostu wszystkie prace, pomijając rozchodnik. Nie ma na nim jeszcze sieci trakcyjnej, ale z tego, co dowiedziałem się również przed chwilą, sieciowce już tam działają prężnie aktualnie właśnie na Spławskiej, więc najprawdopodobniej jeszcze trochę nowej sieci trakcyjnej zostanie w tym miejscu rozwieszone, tak aby faktycznie tramwajusze mogły tutaj na spokojnie, nieprzerwanie w tym miejscu funkcjonować. A tutaj jak widzicie pojawia się już początek podbudowy pod nowe torowisko tramwajowe. Pojawiły się słupy od sieci trakcyjnej jakiś czas temu na Rakowieckiej, już w ostatnim czasie, a tu z kolei możemy zobaczyć trochę nowych rozjazdów. Rozjazdy są ciekawe, bo są oczywiście w splocie i nawet sam rozjazd zjazdowy z ulicy Płaskiej z jednego i drugiego kierunku jest trochę zrealizowany w formie splotu, natomiast te rozjazdy tutaj wyjazdowe z Rakowieckiej będą zrealizowane na całej długości tramwaju jednego po prostu składu, aby mógł po prostu tramwaj się zmieścić na odcinku, który będzie właśnie w formie tych trzech szyn połączonych ze sobą, czyli w splocie. Jak widzicie, tutaj jeszcze leżą obok siebie rozjazdy, które są w splocie, czyli najpierw rozjazd pojedynczy, później rozjazd podwójny, które po prostu dalej się rozszerzają do tych trzech szyn, które się znajdują obok siebie w skrócie trzech torów, które są po prostu razem, tak aby tramwaje wszystkie, niezależnie od tego, czy jadą dalej w Marszałkowską, czy jadą dalej w Goworkę i na Spacerową, czy jadą dalej w Pławską w kierunku Królikarni, po prostu mogły wszystkie na raz pojechać. Znaczy bardziej chodzi o te tramwaje, które po prostu będą skręcać i w Marszałkowską, i tramwaje, które będą jechać na Goworkę, chociaż trzeba pamiętać, że na razie wedle planowanych tras tramwajowych jedyne tramwaje, które będą jeździć na Rakowieckiej, to będą tramwaje, które będą się przemieszczać w kierunku ulicy Goworka. Pozostałe tramwaje, pozostałe rozjazdy w tym miejscu raczej nie będą wykorzystywane z Rakowieckiej, pomijając oczywiście jakieś dodatkowe bariery w formie zjazdów do zajezdni, ale to inne rzeczy. Natomiast na razie wedle wstępnych planów i analiz tego, co słyszałem, to najprawdopodobniej po prostu linia 19 znowu zniknie z Warszawy, ewentualnie się zmieni 19 na 33 i po prostu linia 33 zamiast kończyć swoją trasę na Kieleckiej będzie jechać dalej na Wilanów, bądź też na Stegny. No zobaczymy, gdzie faktycznie wykręcą. I 31 najprawdopodobniej w niektórych kursach też będzie jeździć na Gagarina, ale to takie raczej wstępne plany i analizy, zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Według mnie to dobry byłby pomysł. Z tym, że 33 można, znaczy z tym, że 31 można by wtedy puścić tym odcinkiem, gdzie sama 17 jeździ i właściwie nic nie ma innego poza tą 17. Chociaż wiem, że Płaska też by chciała mieć tramwaje. No ale ogólnie tamten Mokotów, gdzie jeździ 17, to ma tylko łącznie 17. Ja wiem, że ona jeździ dosyć często, niemniej jeden tramwaj to trochę mało, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne w różnych kierunkach. Trzeba się już po prostu zawsze przesiadać. Tu przy okazji mogliście teraz zaobserwować, jak wyglądają prace przy budowie nowej jezdni na Płaskiej. Jeżeli chodzi o jezdnię w kierunku dalszej części Mokotowa, no ta jezdnia po lewej stronie, jak widzicie, no ma już mniej więcej realizowaną tutaj podbudowę, początek, jeżeli chodzi o nowy przystanek autobusowy. Natomiast samochody w tym miejscu nie wrócą teraz. One wrócą tutaj na przestrzeni najbliższych miesięcy. Ja bym powiedział nawet, że może w listopad, grudzień tutaj dopiero wrócą samochody. No po prostu tutaj tych prac jeszcze trochę jest do zrealizowania. Już pomijając to, że faktycznie nie mamy tutaj żadnych zalążków, jeżeli chodzi o nową nawierzchnię asfaltową w tym miejscu, to trzeba jeszcze wykończyć całkowicie torowisko, wylać całą podłogę betonową i wykończyć wszystkie krawężniki wraz ze wszystkimi chodnikami i drogami rowerowymi, które po prostu w tym miejscu jeszcze nie są zarysowane i po części jeszcze były projektowane niedawno. Natomiast to będzie niedługo realizowane. Tymczasem co się dzieje tutaj na Marszałkowskiej, bo na Marszałkowskiej też ostatnio były wyłączenia. Przystanek w tym miejscu, plac Unii Lubelskiej w kierunku dalszego przystanku, plac Bawiciela, był przedziurawiony przez różnego rodzaju prace podziemne. Teraz już jest faktycznie na jednej całej długości zrealizowany, więc tutaj tramwaje na spokojnie będą mogły się już zatrzymywać, to jest dobrą informacją. Na samym placu Unii Lubelskiej, podobnie jak zazwyczaj podczas każdych zamknięć, została poprawiona kostka brukowa, która się znajduje w torowisku. Tutaj przy Veturillo jeszcze jakieś prace są realizowane z tyłu za rogatką, a tutaj jeżeli chodzi o całe torowisko, mniej więcej wszystko jest gotowe, tam jakieś jeszcze prace mniejsze przy odwodnieniu były realizowane. Natomiast na dalszym odcinku mamy oczywiście już ponownie wyłożony cały rozchodnik.
Nie mogę tego powiedzieć przy tym odcinku kolejnym, gdzie jeszcze faktycznie różnego rodzaju elementy rozchodnika są schowane. No a tutaj ruch samochodowy jest dosyć potężnie ograniczony, powycinany z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej strony, więc faktycznie korki w tym miejscu się robią dosyć duże. Jeszcze czasami pracownicy budowy zamykają chwilowo różnego rodzaju odcinki drogowe, przez co autobusy stoją na tym skrzyżowaniu nawet po 5-10 minut, żeby po prostu skręcić w kierunku Wilanowa. Niemniej, miej nadzieję, że niedługo to już się faktycznie skończy. Kiedy ruch będzie już wprowadzony normalnie dwoma jezdniami, to faktycznie wszystko w tym miejscu będzie już normalnie funkcjonować. Niemniej, jak widzicie, tutaj najważniejszy ten tor po prawej stronie jest już gotowy, jak widzicie na załączonym obrazku, a szyny w tym miejscu są już mniej więcej układane w swoją docelową lokalizację. Natomiast patrząc z tej perspektywy, jak to tutaj wszystko było szybko realizowane, można by właściwie wysunąć, że gdyby były duże środki nakładowe i po prostu można by założyć tak dużą ekipę budowlaną na cały odcinek tramwaja na Rakowieckiej, ta inwestycja mogłaby być gotowa najprawdopodobniej na spokojnie w jakieś pół roku. Ale oczywiście tak dużo środków nie ma przeznaczonych na tą inwestycję, więc będziemy się jeszcze bić z tą inwestycją przez najbliższe półtora roku, bo w przyszłym roku będą zamknięcia ruchu tramwajowego na Alei Niepodległości, a sama Aleja Niepodległości dla samochodów będzie jednojezdniowa. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do stosowania patronami i awiznosza. Kolejny film z tramwaju Rakowieckiej pojawi się już normalnie, czyli oczywiście nie w tym miesiącu, tylko po prostu się pojawi w październiku 2024, ale jak mi się uda i jeszcze wstanę, to zobaczycie pierwszy tramwaj, który będą jeździć i na Puławskiej, no i pierwszy tramwaj, który ponownie pojedzie na Sielce, na Stegny, czyli oczywiście znowu 11. Jak mi się to uda, ale to w formie filmu, nie w formie live'u, tak jak podczas otwierania tramwaju na Gagarina. Niemniej, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. I tak, tak, wiem, że tramwaj wjechał na Belwederską ostatnio, ale spokojnie, ten tramwaj dojechał tylko kawałek na ten przystanek, on tam wjechał góra, nie wiem, z 50 metrów i później wycofał, więc wielkie halo, ale spokojnie, nagram Wam testy na Wilanowie, jak mi się oczywiście uda dogadać z tramwajami. Tymczasem do zobaczenia, cześć!